Amy Winehouse. Dzień dobry, no jak mecz się panu podobał? No, oglądał pan? Tak, oczywiście. Tak, jasne, jasne, bardzo mi się podobał mecz. Zadowolony pan? Ja wiem, no fajnie było. Zagrali z dobrą drużyną, mówię o Legii. Zresztą ci też mogą mówić, Real też może mówić o szczęściu konfrontacji, prawda, z mistrzem Polski. No to dobrze, żona zadowolona. Tak, właśnie to chciałem państwu powiedzieć, że kiedy po meczu po cichutku wchodziłem do sypialni, Aneta się przebudziła i zapytała mnie, kto wygrał? Urywki. Urywki z rozrywki. Zawsze warto. Kobieta wielkiej wiary. Filip Jaszler, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kiedy wstajesz zaspany, a słońce nie chce świecić, ty się nie martw i nie płacz, ty włącz program trzeci. Jak państwo wiedzą, Bob Dylan dostał Nagrodę Nobla. Państwo wiedzą, nie wiadomo, czy on wie. Gratulacje płyną z całego świata. Nie wszyscy są admiratorami barwy głosu noblisty, sposobu, w jaki śpiewa, ale wszyscy zachwycają się jego tekstami. Nawet ja, choć nie rozumiem ani słowa. Zastanawiam się, czy przyznając Dylanowi literacką Nagrodę Nobla, szwedzka akademia w delikatny sposób nie zasugerowała mistrzowi, żeby raczej pisał, a dał sobie spokój ze śpiewaniem. Kiedy martwią cię kłótnie, ustawy i w Sejmie niesnaski, włączaj trójkę, tam czeka z uśmiechem redaktor Łukawski. Kończąc temat Nagrody Nobla, na Facebooku pojawił się taki komentarz. Skoro Dylan dostał literacką Nagrodę Nobla, to może Keith Richards powinien dostać Nobla z chemii. A propos wielkich postaci show biznesu, panowie Cugowscy nagrali nową płytę zatytułowaną Zaklęty Krąg. Proszę zgadnąć, jaka figura geometryczna widnieje na plakacie reklamującym Zaklęty Krąg. Oczywiście kwadrat. Wielu rzeczy na tym świecie nie rozumiem. Gdyby ktoś z państwa był łaskaw prostemu skrzypkowi wytłumaczyć, o co cho, będę zobowiązany. A propos prostych skrzypków. Trwa 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. W miarę wolnego czasu śledzę relacje z przesłuchań. Jak oni grają, a na jakich instrumentach? No oczywiście na skrzypcach. Nierzadko skrzypcach z XVIII wieku. W trzecim etapie uczestnicy grali koncert Mozarta. Większość wybrała koncert G-dur. Proszę śledzić zmagania konkursowe w internecie, w radio lub w telewizji. Przesłuchania finałowe rozpoczną się jutro, a w finale jest reprezentantka Polski, Maria Włoszczowska. Maria, nie Maja. Maria Włoszczowska. Maria. Tak. Trzymamy kciuki. Proszę śledzić wydarzenia konkursowe. W telewizji jest ciekawiej, bo pomiędzy prezentacjami uczestników jest studio eksperckie. Fachowcy, głównie skrzypkowie, ale był również dyrygent kontrabasista, omawiają wykonania poszczególnych uczestników. Pokazują najciekawsze fragmenty, czyli są replaye, omawiają najciekawsze sytuacje, powtarzają bramki. Zachęcam państwa. Niejeden finalista konkursu Wieniawskiego swoją muzyczną edukację rozpoczynał od grania na flecie prostym. Posłuchajmy, jakie postępy w nauce gry na tym instrumencie robi młody wirtuoz. Utwór Siała Baba Mak gra Mikołaj Łukawski. Nie no, akompaniowałem. Młody ma prawo do swojej wizji frazy. Czyli to był jazz trochę. Taki folk jazz. To było bardzo ładne. Dobrze. Bardzo. Dziękuję panu uprzejmie. Jestem podbudowany. Tak? Tak. Filip Jaszler, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli chodzi o cymbałki, to... O, mamy też. Widzi pan? Mhm. To był... Nie pamiętam już, jak się nazywa. Zna pan to? Kibice Legii wracają. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia, już nie przeszkadzamy.